Dobry wieczór, Tomasz Ogieński. Kłaniam się nisko. Jesteśmy w Nicei, na plaży, przy samej linii morza, tak więc troszeczkę morze szumi. Plaża kamienista. Pierwszy raz widzę tak długą plażę kamienistą. Dobra, ale żeby się nie rozgadywać na temat kamyków, dlaczego jesteśmy w Nicei pod koniec listopada? Co nas tu w ogóle wypchnęło? Jaki to ma związek z Karlem Mengerem? Jakiś pretekst pewnie, żeby tylko pojechać do Nicei, wykorzystałeś jakiś pretekst. Pretekstem mojego pobytu tutaj jest 3-dniowa konferencja organizowana przez Sandie Glorie i okazuje się, że to konferencja, powiem szczerze, to duże słowo. Bo myślałem, że to będzie duży event poświęcony Karlowi Mengerowi, który ma przewodni temat, jak Karla Mengera wypchnąć do współczesności w świecie naukowym, tym akademickim. Jednocześnie okazało się, że gośćmi tego spotkania jest kilka bardzo, bardzo ważnych postaci, które mogą mi, znaczy ważnych w tym świecie, prawda? Ale postaci przy okazji, które mogą mi coś o tym Karlu Mengerze opowiedzieć. Więc oto jestem. Na miejscu okazało się, że połowa występujących na tej konferencji to jest online. Ja jeszcze po drodze się dowiadywałem, że ci, z którymi się umówiłem, bo wiadomo, to nie jest tak, że ja, wiecie, wpadam na konferencję i wyciągam ludzi, żeby mi coś o Mengerze powiedzieli. To jest wcześniej kilka tygodni, czasami miesięcy wcześniej. Ustawiam się, że dzień przed konferencją, dzień po konferencji zostanę, żebyśmy nagrali ten materiał. Jeśli wiem, że to jest osoba, która naprawdę mi coś o tym Mengerze fajnego powie. No i tak co parę tygodni dowiadywałem się, że kolejna osoba odpada. Scott Shill na przykład miał przyjechać ze Stanów Zjednoczonych. To jest człowiek, który współpracował z Reinhardem Schumacherem i wydali taką, można powiedzieć, parabiografię Mengera, napisaną z urywków wspomnień jego syna, więc jest to już człowiek, który coś o Mengerze wie, czego nie wiedzą ci, którzy po prostu o tym Mengerze, że tak powiem, czytali w Wikipedii. I powiem szczerze, jest to daleko od domu, skomplikowany był lot, nie wiem, drogo tu jest też, nie ukrywajmy. Lot nie był tani, hotel nie jest tani, i ostatecznie wracam pojutrze wracam do domu z dwoma wywiadami i ujęciami z drobnej, tak naprawdę skromnej konferencji, która bardziej wygląda jak warsztat niż to, na co się zapowiadało. A z drugiej strony tak sobie pomyślałem, że może ja sobie za dużo naobiecywałem, jeśli chodzi o tą konferencję. Może nigdy nie miała ona być czymś wielkim, czymś ważnym. No ale cóż, no tak jak mówię, przynajmniej 3-4 osoby, z którymi jeszcze mógłbym zrobić wywiad, na tej imprezie się nie pojawiły. Natomiast osoba, z którą robię wywiad, zrobiłem wywiad dzień przed konferencją, osoba, która w ogóle organizuje tę konferencję, taka babka, która nazywa się Sandie Gloria, ma bardzo ciekawą historię tego, jak doszła do Karla Mengera, a przychodziła z zupełnie innego świata, jeśli chodzi o ekonomię, do tego stopnia, że teraz organizuje taką konferencję i ściąga ludzi z całego świata, tudzież ściąga, no trudno powiedzieć ściąga, streamuje ludzi z całego świata. Teraz chyba tak lepiej. Zaraz po konferencji ustawiłem się też na wywiad z człowiekiem, który tłumaczył dzieła Mengera na francuski i robił bardzo ważne badania w archiwum w Tokio, gdzie znajdują się manuskrypty Karla Mengera. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że wracam całkowicie na tarczy, ale powiem wam szczerze, że na przykład prosty wyjazd do Nowego Sącza na krótką, w zasadzie taką jednodniową konferencję, która miała jakieś skromne wydarzenie dzień wcześniej, skromne wydarzenie ciekawe, ale jakby nie było skromne, dzień później, dała mi więcej materiałów, więcej jakiegoś takiego życia, gdzie przyszli ludzie, coś się działo. 2 tygodnie wcześniej, zaraz przed lockdownem austriackim, widzieliśmy się w Austrii na takiej też dużej konferencji, która była poświęcona Karlowi Mengerowi. Pierwsza z takich 3 konferencji, które były w porządku: Austria, Polska i teraz Francja. I mimo tego, że były ograniczenia, jeśli chodzi o ilość osób, które mogłyby wejść na salę, ograniczenia covidowe, przez co wynajęto chyba największą salę, jaką można było, żeby więcej osób zmieścić, to też jakby odwróciło się, zrobiło takiego koziołka, że nagle okazało się, że jesteśmy w wielkiej sali, a jest nas relatywnie mało, bo były 2 takie sale, więc połowa na górze, połowa na dole i miało się wrażenie, że jest trochę pusto. Tak czy inaczej, przy okazji też przyjechałem dzień wcześniej, wróciłem dzień później po konferencji, czy nawet 3 dni po konferencji z Austrii wróciłem, przywiozłem tonę materiałów. I teraz nawet do tego stopnia, że wracając z Francji, jestem, byłem szczerze, przerażony ilością wywiadów, które już mam nagrane, bo trzeba będzie teraz to poukładać, trzeba będzie teraz się tym zająć. A to jest
To jest żmudna robota. Taki wywiad trwa 2-3 godziny czasami nawet. I to jest bardzo często, niestety, ciągnięcie kogoś za język. Ja tego nie znoszę, nienawidzę tego robić, ale bardzo często zmuszony jestem może nie tyle wkładać zdania w słowa osoby, z którą rozmawiam, ale tak to by było, to już by była przesada. I to byłoby nie fair. I myślę, że nikt by się nie zgodził tak naprawdę. Co jakby sugerować i tą piłeczkę tak, wiecie, podawać, żeby ta osoba świadomie czy nieświadomie strzeliła gola i żeby dała mi dokładnie to, o co mi chodzi do filmu. Nie? Żeby skupiła się na jakimś wątku, który mi chodzi, bez na przykład zahaczania o jakąś tam dygresję i tak dalej, i tak dalej. Więc akurat w przypadku tej serii rozmówców, którą miałem, mam około, nie wiem ile teraz mogę powiedzieć, jak wrócę już teraz stąd, to będę miał 10 wywiadów, z czego połowa jest taka, że jest okej. Okay. Połowa jest taka, że rozmawiamy, jest fajnie, a połowa jest taka, że wiem, że tam są pochowane smaczki, ale ta osoba nie będzie, że tak powiem, nadreprezentowana w filmie, bo jednak szło troszeczkę pod górę i może nie był to najlepszy dzień. I takie wywiady też, które idą pod górę, się o wiele trudniej obrabia, ponieważ no prosta sprawa, no słucha się tego mniej ciekawie. Często rzeczy się powtarzają. I taki dwugodzinny, trzygodzinny wywiad może być obrabiany nawet przez 4-5 dni. Co oznacza, że całość będę robił minimum 2 miesiące. I jednocześnie nie mam ochoty tego robić, powiem wam szczerze. Ale nie dlatego, że nie mam ochoty tego montować, tylko dlatego, że po tej całej serii wywiadów jestem w takim miejscu, gdzie mam ochotę napisać tą historię Karla Mengera od początku. Znaczy dowiedziałem się mnóstwa rzeczy, których nie wiedziałem jeszcze powiedzmy 2 miesiące, 3 miesiące temu, kiedy wyjeżdżałem na pierwsze wywiady i moje pytania były takie troszeczkę, no wiecie, takie wstępne. No. Z każdym wywiadem poprawiam listę pytań. Ona jest już bardzo długa, ona naprawdę robi się gęsta. To wcale nie znaczy oczywiście, że każda osoba, z którą rozmawiam, musi odpowiedzieć mi na każde z tych pytań, bo są ludzie, którzy specjalizują się w czymś, co mogło być w tle Mengera, ale też jest niezmiernie ważne, więc nie będą mi opowiadać o jego braciach na przykład, prawda? Tylko opowiadają mi o tym, jak wyglądała edukacja studentów ekonomii na przykład w Niemczech i Austrii. To jest o tyle ważne, że największy konflikt Karla Mengera dotyczył szkoły niemieckiej i z tego konfliktu, z tego starcia, bo do szkoły niemieckiej jakby Karl Menger przynależał wcześniej, natomiast nagle zaczął mieć jakieś inne opinie, zaczął się troszeczkę z tą szkołą niemiecką tam, wiecie, siłować i tak powstała szkoła austriacka. Natomiast trzeba też wiedzieć, dlaczego akurat Niemcy byli tacy, a Austriacy owacy. Na przykład, nie? Więc nawet nie wiem, czy to wejdzie do filmu, ale muszę mieć te rzeczy w moich materiałach. Więc te kółka są coraz szersze i ta lista pytań jest coraz bogatsza, co sprawia, że pewnie też ja jestem trochę bardziej męczącym interlokutorem. Chyba nie jestem interlokutorem, skoro zadaję pytania. Dziennikarzem, wywiadowcą, agentem, może po prostu agentem, zostańmy przy tym. Więc jest ciekawy moment, kiedy kończą się te wszystkie konferencje, te wszystkie zjazdy i siadamy na zimę. To się świetnie składa, moi drodzy, bo mam już centralnie dość wyjazdów. Zmęczony jestem, autentycznie jestem zmęczony wyjazdami. Rodzina mnie nie widziała. Straszne rzeczy. Wykończony też chyba już się czuję troszeczkę zdrowotnie tym wszystkim, bo to nie są wakacje. Dużo latania i dużo też tu główkowania, jak to wszystko ogarnąć. Więc teraz przychodzi piękny moment. Zaczynamy lockdown. Będę sobie siedział w domu i montował. Więc wszystko mi się pięknie układa. Nie będzie już nowych konferencji. Tak przynajmniej do lutego nic się nie wydarzy. Nie, a tak serio to wiemy doskonale, że nikt nie planuje konferencji na zimę, bo wie doskonale, że zimą mamy nową chorobę sezonową. Tak więc bez sensu by było cokolwiek organizować. Prawdopodobnie do kwietnia nie będę musiał nigdzie jechać, ale już wiem, że szykuje mi się na przełom stycznia i lutego Berlin. Jednakże to są... Przynajmniej jeden z tych wywiadów, który mam ustawiony na Berlin, jest mega ważny. To jest właśnie Reinhard Schumacher, jeden z tych współautorów tej biografii Mengera z perspektywy jego syna. Niezmiernie ważna postać. Czytałem dwukrotnie materiały, które opublikowali w tej materii. Wszystko jest pozakreślane na milion kolorów. I nawet zastanawiam się, czy nie umówić się od razu z Reinhardem w ten sposób, że wiesz co, siądźmy gdzieś, gdzie możemy gadać cały dzień. Bo ja będę miał miliard pytań do ciebie o wszystko. Jak trafiałeś, jak dekodowałeś
pisma ręczne Mengera, bo to jest jeszcze, to nie jest współczesny niemiecki, w dodatku pismo jest ręczne. Oprócz tego te notatki mają, wiecie, 150 lat i notatki jego syna mają kolejne 100, znaczy minus 50, w sensie mają 100 lat. Tak więc pytań mam mnóstwo i chciałbym tego Mengera, wiecie, wyłowić z dna tej właśnie tego ciężaru encyklopedycznego, który jest straszny. Jak się opowiadam o Mengerze tylko i wyłącznie, wiecie, encyklopedią, to traci w ogóle swój powab, a odnoszę wrażenie, że jest to niezmiernie ciekawa historia, którą powoli zaczynam widzieć już w takich całkiem, powiedziałbym, nie tyle pojedynczych okienkach i scenach i ujęciach, tylko już widzę, jak sekwencjami bym to układał. I tu to robię kolejne kółko i wrócę do tego, że rzeczywiście głównie dlatego, że już coraz bardziej interesuje mnie ten, nie wiem jak to nazwać, budowanie historii, to tym gorzej i mniej mam ochotę siadać do wywiadów, które są czysto, że tak prawie, że biurokratyczną pracą, gdzie trzeba zsynchronizować ze sobą kamery, bo każdy wywiad jest nagrywany na dwie kamery, dźwięk, posprawdzać backupy, zrobić te backupy, wiecie, to wszystko opisać, a potem każdą wypowiedź podzielić na kawałki i podpisać, że na przykład, okej, to jest dzieciństwo, to jest jakaś tam, nie wiem, metodologia, to są prywatne opinie, to są jakieś spekulacje, tak żeby potem móc porobić takie namiociki, że na przykład mamy grupę kilkudziesięciu ujęć, które mówią tylko i wyłącznie o kwestii, powiedzmy, dzieciństwa. Nie? I mamy 10 osób, które wypowiada się o dzieciństwie. Kiedy sobie obejrzymy tą całą sekwencję, na razie tylko tak pospychanych w montażu, ta sekwencja może mieć nawet 2 godziny. Obejrzymy sobie wszystkie wypowiedzi o dzieciństwie Karla Mengera. To jest coś takiego, że wystarczy się przespać i następnego dnia pojawia się jakiś pomysł. Tak jakby w nocy mózg cały czas pracował. I pojawia się pomysł, w jaki sposób można obrobić sekwencję o dzieciństwie. I to działa. A teraz te sekcje, myślę, że powinienem w tamtą stronę się ustawić, a nie w tą, bo tam jest światło, a ja jestem tutaj, więc źle mnie widzicie prawdopodobnie. Plus chyba się już zrobiło ciemno, odkąd zacząłem 13 minut temu mówić do was o filmie. I wychodzę teraz na w ogóle filmowca z koziej łaski. Jednocześnie, co ważne, trzeba powiedzieć, że ten film nie jest filmem akcji i powstaje powoli, metodycznie. Jest dużo pracy, dużo deptania, dużo jeżdżenia. I tak jak teraz na przykład przyjechałem do Nicei, to jest najdalszy wyjazd związany z Mengerem. Byłem do tej pory 2 razy w Wiedniu, 2 razy w Nowym Sączu, do którego jest trudniej się dostać z Warszawy niż do Wiednia. Raz w Pradze, w Krakowie jeszcze nie byłem, i w Bielsku-Białej, i w Cieszynie, i w Opawie. A to są też miasta związane z Karlem Mengerem. 2 razy w Austrii. I ten wyjazd do Nicei, tutaj nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu Karl Menger nawet był w Nicei. Ponoć dużo podróżował po Europie z Rudolfem, ale pociągiem jeździli. Ja nie wiem, czy Nicea była wtedy skoleizowana, tak to się mówi. I czasami jest tak, że wiecie, wyjeżdża się na prosty wyjazd i dostaje się fantastyczne materiały, a czasami trzeba pojechać daleko i wraca się z takim materiałem, że mówisz, serio, w zasadzie to jakbym tam nie pojechał, to film też by powstał, nie? Więc w sumie... Ale okej, ale jestem, nie? Robi się przez to, wiesz, taki wyjazd zawsze kosztuje. Oczywiście, jakby w świetle całego budżetu filmu to nie są jakieś wyjątkowe pieniądze. Natomiast ja osobiście mam takie wrażenie, że jestem za ten film odpowiedzialny na wielu poziomach i w ogóle powinienem oszczędzać na każdym poziomie, jaki tylko mogę, nie? Co do Euracza wręcz. Bo wiem, że on powstaje... nie za publiczne pieniądze. Gdyby powstało za publiczne, to bym szastał jak porąbany. I na razie też, sądząc po materiale, który został zgromadzony, to ten film wygląda tak, jak nie chcę, żeby wyglądał. Więc to też jest taki punkt. Mam nadzieję, że szybko z niego się, że tak powiem, wykaraskam, wydostanę. Gdzie mamy bardzo dużo ujęć właśnie konferencyjnych, takich powiedziałbym bibliotecznych, archiwalnych, dużo bibelotów. Bardzo dużo gadających głów na razie w tym materiale, który jest. Więc na razie można powiedzieć, zgromadziłem materiał do filmu, którego nie robię. A tak serio, oczywiście pomysł jest taki, o czym pewnie może gdzieś tam czytaliście, albo może wspominałem o tym, że na podstawowym poziomie będą się wypowiadać te mądre głowy i potem dopiero będzie warstwa ilustracyjna i ona będzie dużo, dużo ważniejsza. I cały wysiłek będzie włożony w to, żeby ten film właśnie nie był oparty na gadających głowach, żeby one oczywiście dawały pewien autorytet, opowiadały nam tą historię, ale nie całą.
bo widzę, że ludzie, którzy wiedzą bardzo dużo o Mengerze, znają się na ekonomii, pracowali z tym Karlem Mengerem gdzieś, z jego spuścizną, nie zawsze są najlepszymi opowiadaczami. I to nie jest jakieś oskarżenie, to jest po prostu chyba coś, czego nikt by się nie spodziewał, że to będą jacyś komedianci, którzy będą opowiadać jakimiś parabolicznymi, wiecie, homeryckimi porównaniami o gościu, który 100 lat temu umarł, 150 lat temu napisał jedną ważną książkę. Przynajmniej tą, która jest w Polsce przetłumaczona. To polecam poczytać, bo jest bardzo, bardzo ciekawa tak przy okazji w ogóle. To w ogóle jest mądra książka. Tak więc na razie budujemy ten podstawowy poziom, to jest takie wylewanie dopiero fundamentów, ale to jeszcze nie jest to, no właśnie, no fundamenty z założenia, no to nie mają przypominać gotowego domu, to byłby kiepski projekt. Więc mam nadzieję, że już wkrótce wyjdziemy z tego etapu i przyjdziemy do budowania rzeczy wyżej i to będzie wyzwanie, to będzie na pewno wyzwanie, ponieważ to wciąż jest film historyczny, to wciąż jest film ekonomiczny, to wciąż jest to gościu, który, tak jak mówię, 100 lat nie żyje, a 150 lat temu napisał ważną książkę. I teraz jak bez budżetu hollywoodzkiego, efektów specjalnych, przystrajania ulic, niczym w Oliwierze Twiście Polańskiego i bez punktów zwrotnych opowiedzieć w ciekawy sposób tą historię? Powiem tak, mam już pomysły, tak jak mówiłem, to mi się w głowie powolutku układa, natomiast jeszcze nie będę ich zdradzał, bo wiem, że jak tylko się zacznie zdradzać te pomysły, to one bledną i najczęściej wtedy nie wchodzą do filmu. Nie można też za dużo powiedzieć wcześniej, nie można też za dużo obiecać, bo ktoś sobie wyobrazi, że to jest jakiś film akcji. A to nie jest film akcji, pamiętajmy, to jest cały czas bardzo spokojny, ale porządny, uczciwy i ciekawy film o gościu, bez którego nie byłoby austriackiej szkoły ekonomii. I to nie jest mało.